Witam. Jeszcze zanim zabiorę się za czyszczenie gaźnika do włoski, dostałem od znajomego gaźnik od Komarka. Takim dość agonalnym. No nie agonalnym, ogólnie brudny jest. Do wyczyszczenia, ponieważ kupił Komarka, próbuję go uruchomić. Niestety na chińskim gaźniku cały czas go zalewa. Ten oryginalny także nie domaga. Więc spróbujemy go przemyć walnicą ultradźwiękowej, także innymi preparatami, także go potraktujemy i zobaczymy. Na samym początku gaźnik umyję w nefcie. Następnie przepłuczymy go preparatem. Do czyszczenia gaźników. Potem pójdzie do wanienki ultradźwiękowej. Z wanienki jeszcze raz zostanie opłukany i poskładany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie myjemy go z grubszego brudu, który jest na nim. Zdewastowana uszczelka. Trochę brudu, jak widać. Nie ma tragedii na razie. Odkręcamy główną dyszę. Odkręcamy główną dyszę, która widać już tutaj jest trochę podziargana tutaj. Ktoś się nie bawił. Wykręcamy kolejną dyszę. Drożna. Komory pływaka.
Jak widać w środku syf. Wrócimy go na chwilę, niech się nauczy. Iglica, brudno. Tak wygląda cały korpus rozebrany. Pływak trochę pogięciony, ale wygląda na całe. To rzucimy do nafty, niech się wymoczy. A cała reszta ląduje w wanience. Chociaż przed tym jeszcze wmuchniemy preparatem. Poczekamy, żeby opuściło choć trochę. Zwłaszcza w komorze pływakowej, która jest bardzo brudna. Czynność tą powtórzę jeszcze po wyciągnięciu z wanienki. Stawiamy czas na 15 minut. I pakujemy. Waka, nie uda mi się utopić, spróbuję go jakoś zablokować. Okej, okay, jest zablokowany. Startujemy. Włączamy podgrzewanie. Do zobaczenia. Jak widać, wanienka zakończyła już mycie. W sumie były dwa cykle po 15 minut. Temperatura osiągnięta to 51 stopni. Więc wszystko ładnie się wygotowało. Był lekki problem z pływakiem, który ładnie mi tutaj wychodził. Musiałem go docisnąć kluczem. Przynajmniej jest szczelny. Jak wygląda po myciu? Ma jeszcze jakieś niewielkie osady, jeszcze to zaraz opłuczemy. Postaram się pensetem wyłapać wszystkie elementy. Najgorzej będzie z dyszami, ponieważ są drobniutkie. I zaczniemy płukać to chemią do mycia. Gaźników, którą wcześniej użyłem, pokazałem.
I przedmuchamy też sprężonym powietrzem. I poskładamy przynajmniej do momentu, do którego nie będę potrzebował szczelek, ponieważ mój znajomy nie kupił, nie przekazał mi nowych. Więc na pewno nie będę składał finalnie komory pływakowej. I taki gaźnik mu oddam. Także za chwilę będzie wszystko wyłowione. I zaczynamy składanie gaźnika od komara. W miarę do mety. Udało się doczyścić komorę pływakową. Tu jest filtr, który także był czyszczony. Także czysty. Możemy go już poskładać. Jedno za nami. Teraz zaczynam składać dysze od wolnych obrotów. Pyk. Nie wolno ich pomylić. Zakrywamy. Dysza główna, tutaj się wspomaga pęsetą. Skręcona śruba od regulacji wolnych wysokości przepustnicy. Skręcona od składu mieszanki na wolnych obrotach. Pływaczek niestety tutaj nie ma uszczelki, więc zostanie to poskładane tylko tak, żeby było. Jak widać, wszystko delikatnie, luźno chodzi. Śrubki są niestety nieoryginalne. Teraz poszukamy zamienników, może będę miał. Niestety mam tylko same sokie. Wkładamy iglicę. Spinaczka jest na środkowym rowku. Ta uszczelka nadaje się do wyrzucenia, więc wyląduje w śmietniku. Montujemy filterek. Cały gaźnik.
Zdrowiam.